Dzisiaj będziemy patrzeć na wiarę Kananejki. Co jest takiego w jej życiu, co możemy zabrać do swojego życia? Temu chcemy się dzisiaj przyjrzeć. Ale oczywiście najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, jakże wielu spośród nas dzisiejszego dnia planuje najpierw Eucharystię i to jest jeden z wielkich znaków miłości do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam. Głód chleba, który nie jest z tego świata, głód chleba, w którym Ty jesteś, żywy i prawdziwy Bóg, obecny, realnie w każdym kawałeczku tegoż chleba. W 101 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Bóg, wstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami. Słowa Boże wyrażone językami ludzkimi upodobniły się do mowy ludzkiej jak nie, niegdyś słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie upodobniło się do ludzi. To przecież konstytucja Soboru Wetekańskiego II Dei Verbum w punkcie 13 dzisiaj pokazana jest nam przez katechizm. Jakże to ważne. Słowo Boże wyrażone językiem ludzkim upodobniło się do mowy ludzkiej. Przemawia do nas słowami ludzkimi. Nie sposób tego wyrzucić, zapomnieć, oddzielić. Nie sposób tego nie przyjąć jako daru, jeżeli autentycznie chcemy postępować na drodze świętości. Pozwól nam, Panie, wiedząc o tym, że przemawiasz słowami ludzkimi, rozpoznawać te słowa, przez które Ty sam osobiście mówisz do nas, a my Tobie zawierzamy całe nasze życie. Amen. Posłuchajmy słowa. I wyszedłszy stamtąd, Jezus wycofał się do regionów Tyru i Sydonu. I oto kobieta kananejka z granic owych wyszedłszy, krzyknęła, mówiąc. Ulituj się nade mną, panie synu Dawida. Córka ma źle. obętana jest przez demona. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozmowa z Kananejką nie należy do najbardziej życzliwych rozmów. Ktoś tak powiedział. Można powiedzieć, że jest tam dużo schłości, i myślę, że na poziomie naszej interpretacji tego fragmentu. Dość trudno nam jest zrozumieć te relacje, które panowały w ówczesnym Izraelu. Pamiętajmy, że dziś nawet problem tego rozróżnienia jestem z Izraela, ktoś mówi, przykładowo jakiś Żyd, a kto inny jest przez Żydów traktowany gorzej, to problem w wielu miejscach i dla wielu bardzo poważne. Więc kiedy Jezus zwraca się do tej kobiety, to jest to zrozumiałe, że wydaje się być pewna oschłość w tym słowie, które do niej wypowiada. Natomiast ta kobieta, jak wiemy, nie pozostaje w takiej pozycji biernej. Ona tak naprawdę odpowiada, prosząc, zwracając się. Można powiedzieć, że ta gorliwość, która jest w niej wobec sytuacji, w której się znalazła, ona robi robotę. Upraszczając nieco, bo tak to trzeba powiedzieć. Gorliwość. I to jest słowo klucz. Czego nam dzisiaj najbardziej potrzeba, jeśli chodzi o ewangelizację? Czy miłości? No przecież, kiedy rozmawiam z wieloma ludźmi, których spotykam na drodze swojego życia, to mówią oni, że oni kochają innych, że chcieliby innym pomóc dojść do spotkania z Chrystusem, a potem do nieba, że chcieliby zrobić coś dla Królestwa, a jednocześnie to, czego brakuje, to właśnie to, co ma ta kobieta. Ona pokonuje kolejne przeszkody. Ona idzie dalej do przodu niezależnie od tego, co wydawałoby się, staje się przeszkodą dla niej samej wobec całej sytuacji, w której się znalazła. Ona dokładnie wie, czego oczekuje od Boga. Ona z tym przychodzi do Niego. Ona nie pozostaje na poziomie. Mój Bóg jest niewszechmogący. Niestety my dzisiaj Boga w taki sposób traktujemy. Mój Bóg jest niewszechmogący. Stąd y, trudno prosić o coś, co, co wydaje się być niemożliwe po ludzku, no bo jeżeli Bóg nie jest wszechmogący, to jak mogę Go o to prosić? To jest ciekawe, zauważyliście? Choroby nieuleczalne. Jak to nieuleczalne? No tak powiedzieli lekarze. No to gdzie jest w tym wszystkim Bóg, który ma moc uleczyć nawet nieuleczalne? Sprawy nie do rozwiązania. Jak nie do rozwiązania. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wszystko jest możliwe. I nasz problem to jest problem, który dzisiaj tak naprawdę bardzo mocno wykańcza Europę. Tak, nie boję się tego powiedzieć. To jest problem pokazujący. Boga, który jest jakiś taki słaby, jakiś taki bezradny, jakiś taki bez możliwości działania. Zredukowaliśmy Pana Boga do naszych pojęć, do tego, że ten Bóg tak naprawdę jest na miarę naszego intelektu. Bóg, który nie może. Czy takiego Boga znamy przez Pismo Święte? Boga, który. Nie może zadziałać wobec najróżniejszych sytuacji? Czy takiego Boga znamy z Biblii, Boga, który nie potrafi odpowiadać na pytania, Boga, z którym nie ma relacji? Kochani, dzisiaj bardzo wielu, przez to, że nie ma relacji z Jezusem, takiego Boga nam pokazuje, mówiąc, że tym powinniśmy się ucieszyć, że to jest wszystko. Zobaczcie, to jest nasz problem w setkach kościołów całego świata. Słabo w milionach kościołów całego świata, bo przecież jest ponad miliard katolików. Rozumiesz, o czym Ci mówię? Problem relacji, rozumienia tego, co Bóg mówi. Przecież do tego zaprasza nas Papież Franciszek. Do rozeznawania. Bo rozeznawanie nie jest tożsame z słuchaniem tego, co Bóg mówi, to, co Bóg mówi, mam jeszcze rozeznawać. Kiedy Bóg na przykład wskazuje mi, co mam robić i zaczynam poznawać, odkrywać to, co mi wskazuje wobec miłości, którą w ten sposób mi okazuje, to wskazuje mi także przez rozeznawanie, czyli interpretację tego, co mi powiedział, kiedy to, co mi powiedział, mam zrobić, w jaki sposób, z kim. To jest bardzo ważne. Ale, żeby dojść do tego momentu, no trzeba nam gorliwości tej dzisiejszej kananejki. Módlmy się o tą gorliwość. Módlmy się, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy napotkaliśmy przeszkody, kiedy od jakiegoś dłuższego nawet czasu na tej drodze wszystko jest odwrotnie do tego, co byśmy chcieli. Kochana siostro, drogi bracie, zapraszam Cię do tego. Amen. Dzisiaj chcę was zaprosić w komentarzach, będę się za was modlił też w ciągu całego dzisiejszego dnia modlitwą różańcową. Żebyśmy w komentarzach wpisali nasze różne modlitwy dotyczące wiary. A która modlitwa będzie opatrzona serduszkiem, będzie brała udział w losowaniu kolejnego różańca. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec syn Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy i daj Boże do jutra. Amen.